Arabowie i początki islamu. Mamy rok 622, ucieczka Mahometa z Mekki do Medyny, początek rachuby czasu według kalendarza muzułmańskiego, czyli kalendarz standardowy, tak dla nas standardowy, czyli chrześcijański, zaczyna się od umownej daty narodzin Jezusa, a muzułmański od ucieczki Mahometa z Mekki do Medyny, czyli 622 rok. I tu jeszcze mamy pierwsza połowa VIII wieku. Większość Hiszpanii dostaje się pod rządy Arabów. Słówko na początek. Oaza, miejsce na obszarze pustynnym, w którym występuje woda pitna. Czarny kamień, największa świętość Arabów, czczony jeszcze w czasach przed Mahometem, prawdopodobnie fragment meteorytu. Arabowie. Arabowie byli ludem, który początkowo zamieszkiwał pustynny obszar nazywany współcześnie Półwyspem Arabskim. Większość z nich prowadziła koczowniczy tryb życia, zajmując się paserstwem i handlem. Nieliczni uprawiali ziemię w oazach. Pierwotnie Arabowie wyznawali różne religie politeistyczne. W ich wierzeniach szczególną rolę odgrywała miejscowość Mekka, znajduje się w niej świątynia nazywana Kabą, w której ścianę wmurowano czarny kamień. Położenie Półwyspu Arabskiego na uczęszczonych szlakach handlowych umożliwiało Arabom częste kontakty z Żydami i chrześcijanami oraz poznanie ich monoteistycznych religii. Mahomet w młodości często towarzyszył swojemu stryjowi w podróżach handlowych. Zainteresował się wówczas różnymi religiami. W wieku 25 lat ożenił się z bogatą, starszą o 15 lat wdową. Zyskał wówczas niezależność materialną, dzięki której mógł oddawać się rozmyślaniom. Działalność Mahometa. Jednym z mieszkańców Mekki był Mahomet. Około 610 roku zaczął głosić, że doznał objawień, które przekazał mu archanioł Gabriel. Mahomet ogłosił się wówczas prorokiem, wysłannikiem Bożym i zaczął twierdzić, że istnieje tylko jeden Bóg. Po arabsku Allah. Allah oznacza Bóg. Jego wola przesądza o losach każdego człowieka. Obowiązkiem człowieka jest zupełne poddanie się woli Bożej, co po arabsku znaczy islam. Dlatego monoteistyczną religię stworzoną przez Mahometa nazywamy islamem. Jej wyznawcy to muzułmanie. Początkowo większość mieszkańców Mekki nie przyjęła islamu. Mahomet musiał nawet w obawie o swoje bezpieczeństwo uciec do pobliskiej Medyny. Wydarzenie to nastąpiło w 622 roku. Po kilku latach Mahomet pokonał jednak przeciwników i jako zwycięzca powrócił do rodzinnej Mekki. Islam zaczął zaś zdobywać w szybkim tempie licznych wyznawców. Data ucieczki Mahometa z Mekki do Medyny została uznana przez muzułmanów za początek nowej ery. Od tego wydarzenia wyznawcy islamu zaczęli liczyć lata. Zasady islamu. Mahomet nie spisał swoich nauk, dopiero po jego śmierci zostały zebrane w Koranie, świętej księdze islamu. Według Koranu każdy pobożny muzułmanin powinien przestrzegać podstawowych zasad zwanych pięcioma filarami islamu. Pierwszy z nich to publiczne wyznanie wiary. Brzmi ono: nie ma Boga oprócz Allaha, a Mahomet jest jego wysłannikiem. Pozostałe filary islamu to regularna modlitwa odmawiana 5 razy dziennie, jałmużna, post i pielgrzymka do Mekki. Co najmniej raz w życiu każdy wyznawca Allaha powinien udać się do tego świętego dla islamu miejsca. Koran określa nie tylko prawdy wiary, zawiera również wiele przepisów dotyczących życia codziennego muzułmanów. Pod pewnymi warunkami zezwala na przykład na posiadanie kilku żon. Z kolei zakazuje spożywania wieprzowiny oraz alkoholu. Modlitwa. Powinna być odmawiana przez każdego muzułmanina 5 razy dziennie z twarzą zwróconą w stronę Mekki. Tak się ładnie powie. Meczet. W muzułmańskiej świątyni meczecie wierni słuchają kazań oraz komentarzy do Koranu. Modlą się, a także zbierają i rozdzielają jałmużnę. Meczet służy również jako miejsce zebrań, wypoczynku i dyskusji. Dziedziniec meczetu często jest otoczony murem. Znajduje się tu studnia lub fontanna z wodą. Jedyneczka. Służąca wiernym do tradycyjnego obmycia, które poprzedza wszystkie rytuały religijne. Oprócz meczetu ustawiona jest wieża zwana minaretem. Z jej szczytu wyznaczona osoba, muezin, zwołuje wiernych na modlitwę. Wnętrze meczetu. Stanowi duża sala służąca do modlitwy. Pozbawiona jest mebli, ławek czy krzeseł, aby pomieścić jak największą ilość modlących się. Na jednej ze ścian znajduje się zawsze mihrab. Trójeczka.
czyli zdobiona i wykładana drogocennymi materiałami wnęka. Wskazuje kierunek, w którym znajduje się Mekka. W tę stronę powinni zwracać się wierni podczas modlitwy. Obok mihrabu zwykle ustawiony jest minbar, czyli kazalnica. Podboje Arabów. Po śmierci Mahometa przywódcami muzułmanów zostali kalifowie, uważani za następców proroka. Pod ich wodzą Arabowie ruszyli na podbój sąsiednich krajów. Nakazywał im to dżihad, czyli obowiązek umacniania wiary, rozumiany przez nich jako walka zbrojna. W połowie VII wieku kalifowie podbili Imperium Perskie i odebrali Bizancjum rozległe posiadłości na Bliskim Wschodzie. W VIII wieku pod rządami Arabów znalazły się ziemie od Indii aż do Morza Śródziemnego, a także północna Afryka i część terytorium dzisiejszej Hiszpanii. Arabowie zagrozili nawet stolicy Cesarstwa Bizantyjskiego Konstantynopolowi. Muzułmanie podporządkowali sobie nowe terytoria bardzo szybko. Przyczyniła się do tego niechęć miejscowej ludności do dotychczasowych władców Persów i Bizantyjczyków. Arabowie byli przyjmowani z dużą życzliwością, ponieważ nie niszczyli kultury ani tradycji podbitych ludów, lecz starali się poznać w obyczaje. O, to było trzeba przypomnieć obecnym wyznawcom islamu. Nic nie mówiłam. Podbity przez wyznawców Allaha obszar okazał się zbyt duży, aby rządzić nim mógł jeden władca. Wkrótce imperium rozpadło się na kilka mniejszych państw zwanych kalifatami. Kres potęgi arabskiej przypadł na XI wiek. Wojownicy arabscy podczas walk używali mieczy i włóczni, a ciało ochraniali tarczą. Podstawą armii była lekka jazda, która umożliwiała Arabom szybkie przemieszczanie się i atakowanie przeciwnika z zaskoczenia. Imperium Arabskie. Mamy to pierwsze. Za życia Mahometa do 632 roku. Mahomet sam wziął się za podwoje. Później w latach 632 do 661 mamy ten obszar. I jasny zielony to jest do 750. Ok. Osiągnięcia Arabów. Cywilizacja arabska poprzez swoje wpływy w Bizancjum i za pośrednictwem Hiszpanii odegrała ważną rolę w rozwoju kultury i nauki europejskiej. Arabowie przyjmowali osiągnięcia innych ludów i je rozpowszechniali. Na przykład od mieszkańców Indii zapożyczyli wiele odkryć matematycznych. Śladem tego są m.in. stosowane współcześnie cyfry zwane arabskimi, które wymyślili Hindusi. Arabscy uczeni oprócz matematyki rozwinęli medycynę oraz alchemię, poprzedniczkę współczesnej chemii. Rzemieślnicy z krajów muzułmańskich wyspecjalizowali się w produkcji przedmiotów stalowych. Z Damaszku w Syrii pochodziła słynna z wytrzymałości stal damasceńska. Dzięki arabskim kupcom docierało nasz kontynent takie osiągnięcia cywilizacji Dalekiego Wschodu jak papier, porcelana, wyroby rzemiosła artystycznego. Na język arabski tłumaczono dzieła filozofów starożytnych, Arystotelesa, Platona, a także medyków greckich i rzymskich. Wiele dzieł starożytnych wytrwało dzięki arabskim przekładom, ponieważ greckie lub łacińskie oryginały zaginęły. W ten sposób ten ważny dorobek stał się częścią nauki europejskiej. Arabeska to charakterystyczny dla krajów muzułmańskich sposób zdobienia wykorzystujący wzory roślinne i geometryczne. Islam zabrania bowiem przedstawiania wizerunku żywych istot, w tym ludzi, ale rośliny można. Okej, razem czasowo w jednym filmiku. Arabowie poznają naukę starożytnych Greków. Praca z tekstem źródłowym? Zaczynamy odtąd, jakby co. Powiedz, jaki był zdaniem autora stosunek Arabów do wiedzy naukowej starożytnych. Wytłumacz, jakie były zasługi Arabów dla zachowania wiedzy starożytnych Greków. W sumie z drugiego pytania wynika nam już tutaj. Okej, jedziemy. Jeden z arabskich historyków żyjących na przełomie XIV i XV wieku opisywał sposób, w jaki Arabowie poznawali spuściznę greckiej nauki. Rządy ich, czyli Arabów, zaczęły się od pierwotności i lekceważenia sztuk. Dopiero kiedy utrwaliła się ich władza i kiedy wykształcili się w naukach i sztukach, poczuli tęsknotę za tymi naukami rozumowymi. Wtedy posłał Abu Dżafar al-Mansur, czyli jeden z kalifów, poselstwo do króla Rumu, cesarza bizantyjskiego, z prośbą, aby użyczył ksiąg naukowych w tłumaczeniu.
Ten posłał mu księgę Euklidesa i niektóre pisma przyrodnicze. Muzułmanie przeczytali je, zgłębili i nabrali tym większej ochoty, by posiąść ich resztę. Potem wstąpił na tron Al-Ma'mun, czyli jeden z kalifów. Zapałał on żądzą od tych nauk i wyprawił poselstwa do królów Rumu, wszystkich władców chrześcijańskich, do robienia wyciągów z dzieł greckich i kopiowania ich pismem arabskim, w którym to celu wysłał tłumaczy. Materiały te wzięli od niego uczeni muzułmańscy, studiowali je i ślęczeli nad nimi. Nabrali biegłości we wszystkich tych ich dziedzinach, a dociekania ich doszły aż do kresu możliwości, po czym częstokroć stanęli w sprzeczności z poglądami pierwszego nauczyciela, czyli Arystotelesa. Jak muzułmanie mierzą czas? Muzułmanie mają własny sposób liczenia czasu. Za początek ery, czyli rok pierwszy, przyjmują datę ucieczki proroka Mahometa z Mekki do Medyny. Według używanego obecnie na całym świecie kalendarza doszło do niej w 622 roku. Ponadto rok w kalendarzu muzułmańskim jest o około 11 dni krótszy. Według używanego przez nas kalendarza trwa on tyle, co pełny obieg Ziemi wokół Słońca, czyli 365 dni i około 6 godzin. Dla muzułmanów z kolei rok to 12 obiegów księżyca wokół Ziemi, a więc około 354 dni. W związku z tym, z upływem lat, różnica dat rocznych w obu kalendarzach ulega zmniejszeniu. Obecnie rozbieżność ta wynosi około 580 lat. Przykładowo, we wrześniu 2017 roku rozpoczął się arabski rok 1439. Pielgrzymka muzułmanów do Mekki jest jednym z pięciu filarów islamu. Odbywa się zawsze w wybrane dni ostatniego miesiąca kalendarza muzułmańskiego, zwanego miesiącem pielgrzymki. I podsumowanie tematu. Islam to monoteistyczna religia, powstała w VII wieku na Półwyspie Arabskim. Jej twórcą jest Mahomet. Wyznawcy islamu nazywają Boga Allahem, co znaczy Bóg. W 622 roku Mahomet musiał uciekać z rodzinnej Mekki do Medyny. Wyznawcy islamu uznają tę datę za początek ery muzułmańskiej. Świętą księgą islamu jest Koran. Wiara muzułmanów opiera się na pięciu filarach: wyznaniu wiary, modlitwie, jałmużnie, poście i pielgrzymce do Mekki. Arabowie pod wodzą Mahometa i jego następców stworzyli imperium obejmujące ziemię od Indii przez Bliski Wschód, północną Afrykę po Hiszpanię. Część podbitych przez Arabów ludów przyjęła islam. Z kolei Arabowie przejęli od nich wiele osiągnięć cywilizacyjnych. Za pośrednictwem muzułmanów te odkrycia trafiły do Europy.